Witam w kolejnym odcinku. Tak, w ostatnim moim odcinku widzieliście wymianę tego właśnie rozdzielacza. Nic to nie pomogło. Dlatego dzisiaj zajmiemy się wymianą pompy hydrauliki. Widzicie, zakupiłem nową. Jest to pompa wzmocniona, tylko że w obudowie żeliwnej firmy Hydrotor z Tucholi. Parametry widzicie, nie będę ich czytał, możecie sobie je obejrzeć. Jest ona z roku 2014, także mamy na nią 2 lata gwarancji. Także myślę właśnie ją zamontować. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Do tego zakupiłem komplet o-ringów oraz filtr oleju nowy. I będziemy to wszystko próbować wymienić. Także, aby to zrobić, musimy rozkręcić wszystkie te śruby. Odpiąć tamte węże tutaj w tym miejscu giętkie, wyjąć akumulatory, siedzenie i odpiąć tylne wieszaki od ramień podnośnika. Dlatego teraz zaczniemy od odpięcia właśnie tych ramion, no i później systematycznie będziemy to rozbierać. Także zaczynamy. Tak łatwo właśnie zdejmuje się wieszaki, są one na takich bolcach z zawleczkami, także nie było większego problemu. Zajmiemy się teraz demontażem siedzenia. Demontaż siedzenia też nie jest jakiś skomplikowany, są tam łapki. Łapkę po prostu trzeba do góry dźwignąć, zaraz to pokażę. Tu jest w tym miejscu i przesunąć do siebie. Także cała filozofia siedzenia już jest uwolnione. Muszę teraz wziąć drugą ręką. Następnie wyjmiemy akumulatory, jedne i drugie. To są na takich motylkach, na takich po prostu jakby zawleczkach z nakrętką. Są tutaj wsuwane w ten otwór i blokowane od dołu. Jest ich 4. Trzeba z każdej strony je po prostu wziąć i odkręcić. I odkręcamy klemy. Tego nie będę pokazywał, bo każdy wie, jak to robić. W środku są takie klemy, no i będziemy zdejmujemy je całkowicie. Akumulatory już są wtedy wolne, nie trzyma ich nic, no i będziemy dalej, oczyścimy tutaj cały ten brud i zaczniemy odkręcać powoli cały ten podnośnik. Także do dzieła, już będę kręcił, jak będę odkręcał podnośnik. Także najpierw wyjmiemy te akumulatory. Przewody akumulatory są wyjęte.
przewody, widzicie, poznaczyłem sobie tutaj plusem na czerwono. Z tyłu mam ułożone jedno, tutaj był minus, tam plus i analogicznie tak były, żeby się później nie pomyliło, nie zamienić biegunowości, bo będzie katastrofa, jeżeli chodzi o alternator. Dobra, widzicie, syfu co niemiara. Muszę to wszystko ładnie wyczyścić. Widzicie, już korozja następuje. Będę musiał to kiedyś po prostu się tym zająć, ale to nie jest na teraz robota. Co tutaj jeszcze? Na razie będziemy po prostu to wszystko posprzątam i zaczniemy odkręcać powoli podnośnik. Także zobaczymy się już w trakcie odkręcania. Także widzicie, rozkręciłem wszystkie śruby, tutaj poluzowałem. Najwięcej problemu stawiły tutaj te dwie śruby. One są od spodu, widzicie ją, jedną i drugą wyjąłem. Po prostu jest bardzo zły dostęp, ale wszystko poszło bez problemu. Tam widzicie, odpiąłem węże, te giętkie od rozdzielacza i teraz będziemy ściągać całą pompę razem z tymi tłoczyskiem tutaj, tymi ramionami. Także zobaczymy się już, jak to ściągnę. Także tak wygląda zdjęty podnośnik. Tu mamy siłownik, całe tłoczysko. A tutaj mamy zamontowaną tą pompę. Wykręciłem już jedną końcówkę, ta co wchodzi do filtra. W środku wygląda to tak. Tu mamy cały mechanizm różnicowy. Tak jak widzicie, cały ten wieniec, w środku są satelity i to wszystko działa jak mechanizm właśnie różnicowy, tak zwany planetarny. Tutaj mamy wejście właśnie sące od pompy, od filtra właśnie. Filtr jest tu z boku, także tak to wszystko wygląda. Dobrze, no teraz zacznę to rozkręcać. Rozkręcę całą tą pompę, odkręcę ten tutaj to kolanko i zaczniemy montować tamtą pompę. Jeszcze wcześniej przezbroję ją, czyli zamontuję tą zębatkę, że do dzieła. Także teraz zdejmę po prostu to całość, całą zębatkę. Nie wiem, tamta pompa się praktycznie nie obraca, ta jest bardzo luźna, widocznie dlatego, bo jest już wyrobiona. Ona jest, powiem wam, od nowości tego ciągnika, także ma ponad 30 lat, moim zdaniem i tak super wytrzymała. Teraz tak, wezmę, odegnę tą blaszkę zabezpieczającą, odkręcę tą śrubę, zdejmę podkładkę i ściągniemy ten całe kółko zębate. No i to samo powtórzymy tam, czyli odwrotnie zamontujemy na klinie, tutaj jest klin, i zabezpieczymy. Także to teraz uczynię. Tak, widzicie, stara pompa wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy z tym coś jeszcze będę robił, zobaczymy. Tutaj już założyłem, nie pokazywałem tego, bo po co mam to pokazywać, jak już widzieliście, jak to rozbierałem. Także tak jak wcześniej, trzeba tam trafić na taki po prostu kielich, co odchodzi od filtra, i uważać na to, żeby tu się uszczelka nie podgięła i inne takie ewentualne rzeczy.
Pompa tutaj jest, widzicie, łebki śrub jest tutaj wyszły, także jest przykręcona, jest dobrze. Na razie nie testowałem, dlatego, bo już jest ciemno. Test będę robił jutro, także jutro zobaczycie. Teraz to tylko poskręcam i będziemy testować jutro, także ja mam teraz dniówkę, nockę, także muszę się jeszcze przygotować, a to poskładam i jutro będzie test typu tak, ostatnio dźwignięcie tej kosiarki. Jeżeli dźwignie na wolnych obrotach bez gazowania, będzie ok, naprawa będzie zrobiona, także do zobaczenia, do jutra. Widzicie, już jest dzisiaj drugi dzień, następny, znaczy się, wszystko jest już podpięte, dzisiaj będziemy robić tą próbę, mam nadzieję, że się uda. Dobra. Włączam, mamy obroty, tak widzicie, 800 i jedziemy. Jest różnica. Proszę, jak idzie. Nie, po prostu jest nie do porównania. Także winą była pompa jednak. No, jestem zadowolony. Kosiarka ma ponad 300 kg. Tak jak widzicie, dźwigło ją na wolnych obrotach bez żadnego trudu. Także naprawę uznaję za zrobioną dobrze. Widzicie, nie opada. Jest ok. To fajnie, dobra. No a w tym odcinku byłoby na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Przekazałem w nim, jak dostać się do pompy. Może nie pokazałem, jak składałem, ale po prostu no, nie uważałem, że nie będzie to potrzebne, bo pokazałem, jak rozkładałem. Robi się to samo, tylko w odwrotnej kolejności. Także co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich, w szczególności tych, co mam w opisie. Trzymajcie się. Na razie.